Dobry. Kamil Timczak, witam Państwa w kolejnym komentarzu narodowym. Proszę Państwa, ja wiem, że dzisiaj jest 11 lipca, ale chyba nie ma lepszego dnia na poruszenie właśnie tego tematu, o którym chcę dzisiaj słów kilka powiedzieć. To jest temat umowy, w zasadzie porozumienia międzyrządowego między Ukrainą a Polską, które zostało podpisane. 8 lipca w Warszawie przez Zioeńskiego i Tuska. Proszę państwa, prostując kilka mitów. Nie jest to umowa międzynarodowa, jest to porozumienie, więc w zasadzie jest to nie jest to prawo wiążące. Jest to coś w rodzaju listu intencyjnego, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że niezależnie od tego jaka partia u nas rządzi, to rządzą słudzy narodu ukraińskiego. Będę przypominał to sformułowanie pana Łukasza Jasiny, który teraz intensywnie płakusia po Twitterku, że nie może znaleźć pracy. Jakoś, że państwa, trudno mi mu współczuć, mimo że próbuję. I cóż, natomiast, jeżeli to porozumienie miałoby być wcielone w życie. To y, zaczyna się robić bardzo niebezpieczne. Ja w ogóle, y, przygotowując się do programu, już stwierdziłem, że z rozpędu będę na tym pracował. Nie było nigdzie polskiej wersji tego porozumienia. Była wersja angielska opublikowana na stronie y, prezydenta Ukrainy. Pytaj, pytaj, proszę państwa, czy Wołodymyr Zelenski nadal jest prezydentem Ukrainy? To jest, proszę państwa, pytanie w sumie nadal otwarte. Ale w każdym razie, co my tu czytamy, to jest tłumaczenie automatyczne z angielskiego, więc może być, e, mogą być to jakieś lapsusy, ale myślę, że jak tak przeglądałem, e, jest to dosyć wiernie przetłumaczone. Dzięki umowie Ukraina i Polska postanowiły potwierdzić i pogłębić współpracę i pa partnerstwo. Uczestnicy będą nadal badać sposoby dalszego wzmacniania swoich długoterminowych relacji, zwłaszcza w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony. No, i e, zaczyna się. E, część pierwsza, punkt czwarty. Uczestnicy przyznają, że trwająca rosyjska agresja wobec Ukrainy stanowi podstawowy kontekst, kontekst niniejszej umowy. Głównym celem jest zatem wspieranie samoobrony Ukrainy. W tym zakresie uczestnicy dążą do dalszego rozwoju współpracy politycznej, wojskowej, bezpieczeństwa, obrony i gospodarki. Współpracy w zakresie wyposażenia i szkolenia ukraińskich sił bezpieczeństwa i obrony. Czyli krótko mówiąc, my szkolimy Ukraińców, a oni w zamian biorą od nas sprzęt. Przyczynienie się do rozwoju przyszłych sił Ukrainy. Wspieranie procesu integracji Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi i europejskimi. Na szkodę i na zgubę Polaków, cytując klasyka. W, 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 ścisłej współpracy w odbudowie Ukrainy jako suwerennego i demokratycznego <laughs> państwa. I tak dalej, i tak dalej. Punkt drugi. Współpraca w przypadku. Część druga. Współpraca w przypadku przyszłego ataku zbrojnego lub eskalacji. W przypadku wznowienia rosyjskiej agresji na Ukrainie po zaprzestaniu obecnych działań wojennych lub znacznej eskalacji obecnej agresji na żądanie któregokolwiek z nich uczestnicy skonsultują się w ciągu 24 godzin w celu ustalenia środków do przeciwdziałania lub powstrzymania agresji. Kierując się potrzebami Ukrainy. Polska zgodnie z jej odpowiednimi wymogami prawnymi i konstytucyjnymi zapewni szybką i trwałą pomoc, w tym kroki w celu nałożenia kosztów politycznych i gospodarczych na Rosję. No tak, proszę Państwa, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, więc będziemy oddawać wszystko Ukrainie i być pierwsi, którzy będą się domagać sankcji na Rosję, nawet jeśli to jest przeciwko nam. Yy, dalej, proszę Państwa. Uczestnicy będą kontynuować wysiłki na rzecz poprawy zdolności ukraińskich sił zbrojnych do obrony terytorium Ukry Ukrainy i ludzi przed inwazją rosyjską. Wzmocnić interoperacyjność Ukrainy z NATO i przyspieszyć przejście Ukrainy do standardów NATO. E, polityka Polski polega na pomaganiu Ukrainie na zasadzie dwustronnej współpracy z sojusznikami, partnerami przy zachowaniu jakościowej obrony i przewagi militarnej da bla. Dalej, proszę Państwa. Polska przekazała Ukrainie znaczną ilość broni, takie jak uzbrojenie ciężkie, w tym czołgi, opancerzone pojazdy bojowe, myśliwce i śmigłowce bojowe, przenośne systemy rakietowe przeciwpancerne i systemu broni powietrznej, bezzałogowe statki powietrzne, systemy artyleryjskie, broń strzelecka, y y y amunicja wielko- i mało kalibrowa sprzęt medyczny, ochrony przeciwpożarowej, sprzęt ochrony osobistej i inne linii sprzęt. Polska zmobilizowała również kraje o podobnych do podjęcia nowych form wsparcia, takich jak dostawy nowoczesnych zachodnich systemów uzbrojenia i tam jest rzecz 44 pakiety. I że pomoc przekroczyła 4 miliardy euro. Proszę Państwa, kto nam to zwróci? Mając na uwadze powyższe, w 2024 roku Polska zapewni kilka znaczących pakietów pomocy wojskowej i będzie kontynuować wsparcie w ciągu najbliższej dekady. Proszę Państwa, ja się zapytam, z czego? Z czego T ma się ciąć budżet na naszą obronę? I z tego ciętego budżetu będziemy co jeszcze yy, pompować w tą ledwie stojącą na nogach Ukrainę? Zamiast zbroić się samemu? Proszę Państwa, no tutaj jest dalej o, o jakichś tam koalicjach na rzecz czołgów innych. Potem obsługa centrum logistycznego, że będzie Polska wspierać proces modernizacji ukraińskich sił zbrojnych. I uwaga, punkt czternasty. Polska na prośbę Ukrainy zachęci obywateli Ukrainy do powrotu na Ukrainę do służby w ukraińskich siłach zbrojnych i innych siłach bezpieczeństwa i obrony. No, proszę państwa, czy yy, wprowadzimy sobie yy, wojenkomaty na, do Polski? Możliwe. Yy, I proszę państwa, co dalej? Co dalej? Yy, yy, uczestnicy nadal będą się angażować w proces szkolenia ukraińskich żołnierzy, w szczególności na terytorium Polski co już, proszę Państwa, no jest proszeniem się o kłopoty. Jest proszeniem się o kłopoty. No, mamy przekazać eskadrę migów 29. Polska jest zobowiązana, zobowiązana do dalszego zapewnienia szkoleń i edukacji wojskowej na terytorium Polski. Tak, proszę Państwa, jesteśmy do tego Zobowiązani, nadal będziemy organizować kursy języka angielskiego dla ukraińskich sił zbrojnych na polskich uniwersytetach wojskowych. Na przykład, eee... dalej. Uczestnicy będą nadal współpracować w zakresie szkolenia personelu Sił Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy na terytorium Polski. Obywatele Ukrainy tymczasowo przebywający w Polsce i innych państwach będą mogli uczestniczyć w procesie szkoleniowym. Uczestnicy uzgodnią procedurę selekcji, szkolenia, personelu, dostarczania broni, sprzętu i amunicji, a także wsparcia społecznego i finansowego takiego personelu oraz statutu ich pobytu, statusu ich pobytu na terytorium Polski. Czyli, proszę Państwa, będziemy tutaj szkolić wojska ukraińskie. Będziemy w zasadzie formować to jest, to jest punkt, który jest w zasadzie zapowiedzią tego, o czym wszyscy mówią. Formowania tej, tej, tych jednostek ukraińskich w Polsce, jakichś legionów. Oczywiście uczestnicy będą zachęcać swój przemysł obronny, aby przyczynić się do rozwoju zdolności obronnych Ukrainy. Cały czas, proszę Państwa, jest zdolności obronne Ukrainy, Ukraina, Ukraina, Ukraina. A co Polska? Proszę Państwa. A co Polska z tego będzie miała? No nic, proszę Państwa, to jest jednostronna. Uczestnicy potwierdzają, że Ukraina należy do rodziny euroatlantyckiej i dołączy do grona sojuszników NATO. Członkostwo Ukrainy w NATO wniesie skuteczny wkład w pokój i stabilność Europie. Proszę Państwa, każdy myślący człowiek wie doskonale, że członkostwo Ukrainy w NATO przyniesie trzecią wojnę światową. E, jakakolwiek forma dwustronnych zobowiązań lub gwarancji udzielonych Ukrainie przez jej partnerów nie może stanowić alternatywy dla pełnego członkostwa w NATO. Dalej, Polska będzie współpracować z Ukrainą w celu zwiększenia bezpieczeństwa, odbudowy i ochrony infrastruktury krytycznej Ukrainy w bazie dwustronnej, jest w ramach Unii Europejskiej, NATO i innych ramach międzynarodowych. I tutaj oczywiście też będzie wsparcie w cyberprzestrzeni i tak dalej. O, proszę Państwa, zwalczanie propagandy. Uczestnicy będą współpracować w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji na całym świecie, w tym propagandy i FIMI, czyli ingerencjami informacje, zwłaszcza na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Proszę Państwa, e, czyli być może zaraz SBU będzie dyktować, e, kogo tutaj ścigać w Polsce za, in, za dezinformację, jeśli jeszcze tego nie robi. Polskie służby specjalne będą współpracować ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami w identyfikowaniu i przeciwdziałaniu uznanym zagrożeniom. E, uczestnicy zamierzają podjąć działania w celu zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości. No, w końcu, jakiś punkt, który mogę choć trochę poczytać na korzyść strony polskiej, bo może dostaniemy od Ukraińców informację, jacy przestępcy do nas wyjechali. E, oczywiście jest dalej, że uczestnicy rozwiną bliskie i przyjazne stosunki we wszystkich dziedzinach no, współpraca taka, współpraca śmaka, no tutaj rząd RP też tutaj jest punkt opiece społecznej, że tam podjął szereg środków, aby pomóc e, obywatelom Ukrainy, tutaj pada liczba milion sześćset tysięcy osób uczestnicy e, wyrażają e, Potwierdzają swoją gotowość do dalszej współpracy, mającej na celu zapewnienie dobrobytu dzieciom ewakuowanym z Ukrainy do Polski, no i oczywiście też wsparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też będzie tam, znowu pojawiają się te sankcje, że, że będą kontynuować pracę nad tym, aby koszty dla Rosji rosły i e, Ukraina i cała Europa nie będą bezpieczne, dopóki nie nastąpi sprawiedliwy pokój, który będzie respektował prawa Ukrainy w prawie międzynarodowym. Ukraina i Polska będą zatem współpracować na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, który ma szerokie i globalne poparcie. No, proszę Państwa, Wiktor Orban pracuje właśnie nad pokojem, a Donald Tusk co wylewa na niego pomyje. I tak dalej, i tak dalej, że będzie tutaj. Dążyć do, do poniesienia przez Rosji odpowiedzialności za straty, że będzie odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, że tutaj Polska jest międzynarodowym centrum odbudowy Ukrainy. Proszę Państwa, o, że będzie tutaj będziemy tu odbudowywać, tak, na pewno, że będziemy starać się o rozszerzenie wzajemnych połączeń transportowych, w tym związanej infrastruktury, w tym związanej z produktami rolnymi. No tak, mało jeszcze zboża technicznego do Polski wjechało. I że Polska rozszerza sieć dróg na Ukrainę. Super, no, żeby jeszcze więcej tego zboża wjeżdżało, tak? I innych innego chłamu. No, i tu pomoc humanitarna, że reformy, że Ukraina tutaj ambitnie. Będzie ten, drogą reform i tak dalej, i tak dalej. I umowa obowiązuje, proszę Państwa, przez, porozumienie obowiązuje przez 10 lat. No cóż, proszę Państwa, tu można różnie interpretować, jak to, jak to wygląda. No, ta, to porozumienie jest bardzo daleko idące, i proszę Państwa, ja powiedziałem na początku, że nie jest to umowa międzynarodowa, sensu stricte, ale ona może być tak zinterpretowana, jeśli, jeśli prawda, słudzy Ukrainy tak uznają, że w zasadzie należałoby być może uznać, że jest to umowa międzynarodowa, nie tylko że wymagająca. Ratyfikacji. Być może, być może, tutaj powinni się wypowiedzieć specjaliści od prawa międzynarodowego, być może ta umowa powinna być ratyfikowana za zgodą Sejmu i to być może większością kwalifikowaną. Większością kwalifikowaną wątpię, ale być może powinna być ratyfikowana za zgodą Sejmu. No, oczywiście tego wszyscy będą starali się uniknąć, no bo debata w Sejmie to może mogą wypłynąć różne, różne kwiatki. No i proszę Państwa, jeśli ma być formowany w Polsce ukraiński legion, jeśli mają być w Polsce ukraińskie wojska, to proszę Państwa, no, jeśli jeszcze do tego no, taki ukraiński legion zrobiłby jakąś prowokację. Gdzieś pojechał, nie wiem, nad granicę białoruską i zrobił jakąś prowokację, to my się prosimy po prostu o wojnę. My się prosimy, my się prosimy o wojnę. Oczywiście też tam jest, że polskie wojska mogą stacjonować na terenie Ukrainy. No to proszę Państwa, że będziemy też takie deklaracje padły na, na konferencji, potem, że być może będziemy zestrzeliwać. Pociski rosyjskie nad zachodnią Ukrainą, które lecą w stronę Polski, czyli nie wiadomo, czy one dolecą do nas. One najczęściej no, no spadają nas, bo przypomnijmy, że w przewodowie będzie. To, 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 to już sporo czasu płynęło. Zaraz niedługo, parę miesięcy, to jest w sumie niedługo będzie druga rocznica. Nikt nie przeprosił. Nikt się nie przyznał do tego, że to była ukraińska rakieta. No, oczywiście z, z ust na przykład Zemęskiego też nie padło e, na dwa dni przed 11 lipca. Nie padło słowo Wołyń. Nie padło słowo przepraszam. Nie, e, nie było w programie wizyty złożenia kwiatów pod pomnikiem. No, była z, a, a, okazja, ale oczywiście, no, e, względem sług pan nie będzie się korzył. E, proszę Państwa, no. Wszystko zależy od implementacji, wszystko zależy od interpretacji. To porozumienie może być bardzo szeroko, bardzo, bardzo szeroko interpretowane. Ja mam nadzieję, że na to, że tak powiem, tak jak to już miało wcześniej w zwyczaju temat tego Legionu, gdzie przecież no co, to ma być Legion niby formowany z ukraińców, przecież ukraińcy mogą przekroczyć granice, udać się do prawda, najbliższej tam władzy wojskowej ukraińskiej i poprosić, że nie chcą trafić do tej maszynki, do mielenia mięsa gdzieś tam w Donbasie, i oni ich na pewno bardzo szybko tam poślą. Więc, no, szanowni państwo, ta umowa jest szalenie niebezpieczna, jeśli będzie w pełni wdrażana. No Ja mam nadzieję, że na to, tak jak to było. Z tym bazowaniem ukraińskich samolotów w Polsce, że tak się wyrażę, brzydko ściągnie Tuska i jego ekipę za portki w dół i ich powstrzyma przed tym, bo to jest proszę Państwa proszenie się o to, żeby tu się zaczęły na przykład na takie obozy szkoleniowe ukraińskiego legionu, żeby posypały się rakiety. A nie daj Boże, żeby ci Ukraińcy zrobili jakąś prowokację. Proszę państwa, zauważcie, Zełęski przyjeżdża, podpisuje tą umowę. Całkowicie przypadkowo jest ta cała akcja propagandowa pod tytułem Rosjanie zbombardowali szpital. Cie, to może zbombardowali, może nie zbombardowali, nie wiem tego na 100%. Natomiast no powiem tak, jeśli to zrobili akurat w tym dniu, akurat w ten sposób to, to po prostu Zełenski y, powinien wysłać y, duże podziękowania do Moskwy, bo wpisali się świetnie w jego operację propagandową. I no, ja się zastanawiam, czy to jest przypadek, czy może jednak nie przypadek. To pytanie niech pozostanie otwarte, bo wszyscy z, oczywiście z jednej i z drugiej strony y, nie będą z ekspertami wojskowymi, wszyscy wszystko wiedzą. Ja nie wiem. Ja mówię szczerze, że nie wiem. Może zrobili to Rosjanie. Może to była rzeczywiście rakieta przeciwlotnicza ukraińska, która tam przypadkiem spadła. A może po prostu Rosjanom się schrzaniło na A może specjalnie chcieli ten szpital zbombardować. Nie wiem tego. Nie wiem tego. Wszystkie opcje są e, tak naprawdę możliwe. Ja w ten przekaz propagandowy płynący z Ukrainy nie wierzę ani na grosz. To nie znaczy, że mam wierzyć. E, Ślepo w przekaz propagandowy płynący z Rosji, bo propaganda wojenna no jest propagandą, a nie jest informacją. Proszę Państwa, to tyle. Trochę dłużej mi to zajęło, więc będę kończył. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę w ten smutny, podniosły dzień 11 lipca. E, oczywiście zachęcam, jak zawsze, do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.